No dobrze, ale to zacznijmy od początku. Miałeś kiedyś wątpliwości, Michał, no znamy się, wiesz, że jestem ci życzliwy i pracowaliśmy razem w X-Faktorze i to był ciekawy czas. Jeżeli dla ciebie był tak ciekawy, jak dla mnie poznawanie ciebie, czy później Dawida Podsiadło było fascynujące, to się cieszę. Ale miałeś taki moment, że pomyślałeś, nie uda mi się, zwątpiłeś. Że był taki moment załamania? Tak. Jak wydałem ten pierwszy album, tą epkę, która... Jakby ja do niej bardzo często wracam... Tą pierwszą, taki test, dokładnie. I to zostało gdzieś tam zrzucone na bok, takie totalnie zignorowane. No było lekceważenie i raczej śmiechy, tak, chichoty. Było coś takiego, to prawda. I później przyszedł jakiś taki okres w moim życiu takiego buntu przeciwko. Okay. I totalnie wystrzeliłem wtedy stylizacyjnie jako ja. Ale pamiętam taki moment, kiedy jakby nic się, była posłucha. Flauta. Oczywiście tak, był totalnie po prostu marazm to był. I jechałem wtedy z przyjaciółką Pauliną, zresztą możesz ją kojarzyć. Paulina, tańczyłem z nią w Tańcu z Gwiazdami. Paulina! Nie znam. Jechałem z nią i dostałem taki jakiś dziwny impuls, że tak, że będzie dobrze, zobaczysz. Okay. Teraz jest jak jest, musisz to przetrzymać. I to nie było łatwe. To naprawdę nie było łatwe, dlatego że ja pochodzę z rodziny, która nie była mi w stanie zafundować życia w Warszawie. Okay. To wszystko, co się działo po X-Faktorze, to jest i to, że ja mieszkam w Warszawie, to jest wynik tego, że ja mogę sobie sam na to zapracować i pozwolić sobie na to, żeby tu mieszkać. Dzisiaj jesteś, i to wiem, bo mamy wspólnych znajomych, milionerem. Ja jestem milionerem? Ty jesteś milionerem? Ty jesteś milionerem. Nie, znaczy ja jestem milionerem. Ale ty też jesteś, ty bardzo dobrze zarabiasz. No gadałem, twój menadżer prosił, żeby nie mówić, że gadaliśmy. No to nie mówię to jakoś oficjalnie o tym, nie głośno nie mówię. Ale jak mi pokazał, no to ty dobrze zarabiasz. Znaczy, to są, należą ci się te pieniądze. Tylko rozumiem, że dzisiaj pomagasz rodzinie. Oczywiście, że wysyłasz tak. im pieniądze. Oczywiście. Znaczy, wiesz, no nie mogę powiedzieć, że wysyłam im pieniądze, bo nie wysyłam im pieniędzy. Na zasadzie to są raczej... Przywozisz. Formy prezentu. Walizeczki, tak? Mówisz, macie tutaj. Nie, to jest tak. Moja rodzina zawsze może liczyć na moje wsparcie. Bez względu na wszystko, co się dzieje, to jest dla mnie najważniejszy filar mojego bycia w ogóle. Okay. Tutaj, teraz. Jakby, no, sam wiesz, no, rodzice są najważniejsi w życiu. No, rodzina jest najważniejsza. Dopóki się ich ma, to tak. A później, jak się, tak jak ja, zostaję sierotą, no to już zostają tylko wspomnienia.